sprawa łatwa i prosta, bo jest to wybudowanie chodnika do śmietnika w lokalizacji ulicy Kosinierów pomiędzy posesjami 11-13. Bardzo proszę, to jest mikrofon. Tutaj, żeby pan był lepiej widoczny, to prosiłbym tutaj, żeby zająć to miejsce, w którym była przed chwilą Kamila. Dobrze, żebyśmy pan wszyscy dobrze widzieli, słyszeli nas. Dzień dobry państwu. Projekt o zasięgu bardzo lokalnym i dotyczący mieszkańców skrzyżowania ulic Kosynierów i Kaszubskiej. Projekt dotyczy wybudowania czy finansowania chodnika do śmietnika, który jest za stacją transformatorową. Z tego śmietnika korzystają mieszkańcy w obrębie tego skrzyżowania i od wielu lat stanowi dość dużą uciążliwość, szczególnie zimą, wtedy gdy posypie trochę śniegiem, ten fragment nie jest odśnieżany, brak dostępu. Zdarza się wówczas, że śmieci nie są wywożone. Inną sprawą, że na etapie budowy ulicy Kosynierów, teraz Sprzymierzeńców, ten fragment już został kilkudziesięciu metrów, no, odstaje bardzo mocno od reszty. No, stąd też taka pilna potrzeba zbudowania tego dostępu do tego do śmietnika. I to w zasadzie takie uzasadnienie do tego projektu i pomysłu. No oczywiście, no to więcej tutaj wymyślić, tak, sprawa jest jasna i prosta, ale może są jakieś pytania do wnioskodawcy. Jak pan przekazał tak sekundkę mikrofon prezesowi spółdzielni mieszkaniowej Korat? Ja mam tylko pytanie, kto jest właścicielem tego terenu, na którym będzie budowany chodnik? Ja. Rozumiem, dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Przejdziemy w takim razie do prezentacji piątego projektu, który środowiska. Bardzo proszę pana jako autora tego wniosku. Rwa mnie wyrwała, nie za bardzo mogę stawić. Może pan spokojnie na siedząco, dobrze? Sprawy zdrowotne, jest to sprawa, proszę swobodnie mówić. Dzień dobry, witam wszystkich. Nazywam się Zygmunt Żydak i przepraszam na wstępie, że nie mogę stać, niestety Rwa Kruszowa doskwiera. Drugie przeprosimy to trema, gdyż pierwszy raz występuję przed taką ilością osób. Zgłosiłem projekt sztucznego lodowiska. Po rozmowie z kilkoma firmami, taka najbardziej korzystna cenowo opcja wychodzi 305 252 zł netto. W to wchodzi przygotowanie terenu przez tą firmę, wiadomo, agregaty, sprężarki, cała infrastruktura. Do tego jeszcze tą kwotę wliczona już jest suszarka na 50 par łyżek, chodnik gumowy o długości 60 metrów bieżących oraz ostrzałka do łyżek. Odnośnie lokalizacji tego lodowiska udałem się do dyrekcji OSIU w Łusce i rozmawiałem z panem Podleskim odnośnie, czy byłaby taka możliwość. Na wstępie uzyskałem taką informację, że można by wykorzystać teren ten asfaltowy, gdzie w sezonie letnim jeżdżą go karty, a zimą, gdzie niestety mieliśmy, no fajnie, mieliśmy temperatury ujemne, było lodowisko. To mieściłoby się mniej więcej w tym miejscu. Jakie pogody mamy, każdy widzi. No, kiedyś zima to była zima, teraz wiosna, teraz jest wszystko przeplatane. Odnośnie sztucznego lodowiska. Producent tam przewidział to na 600 metrów kwadratowych. Do tego są bandy zabezpieczające, dwie pary drzwi. Bandy te spełniają wszelkie wymogi odnośnie spraw bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi... do tego jeszcze w tą kwotę wchodzi przeszkolenie pracowników. Nadmieniam jeszcze, że lodowisko to w
funkcjonowałoby od listopada do marca, to jest około 5 miesięcy. Przy czym maksymalne temperatury to jest do plus 12 stopni. Jeżeli by były temperatury poniżej 12 stopni przez dłuższy okres czasu, może to funkcjonować dłużej niż 5 miesięcy. Co jest ważne, jest to lodowisko, które można rozbierać. Mija sezon jeżdżenia na łyżwach, rozmontowujemy je, dajemy do magazynu, za pół roku z powrotem wyciągamy, mamy to lodowisko. Wiadomo, teraz jest tak, że młodzież nie za bardzo chce ćwiczyć na WF-ach, o czym nauczyciele głośno krzyczą. Mamy troszeczkę pod względem fizycznym tą młodzież zaniedbaną. Wiadomo, na lodowisko idą dla przyjemności pojeździć i wyszaleć się. Chodziłyby tam dzieci, młodzież, dorośli, podejrzewam, że i osoby starsze, jeżeli nie miałyby problemu ze stawami. Co by jeszcze tak na szybkiego przekazać? Jeszcze ma pan trochę czasu, także nie musi być na szybkiego, spokojnie. No myślę, że takie podstawowe rzeczy w tej krótkiej wypowiedzi zawarłem. Chyba, że są pytania, z przyjemnością odpowiem. Myślę, że będą jakieś pytania. Tutaj bardzo proszę, sąsiad, ja przekażę mikrofon. Proszę. Czy zostały oszacowane koszty utrzymania? Mam na myśli tutaj energię elektryczną. Rozumiem, że to drogo będzie to płacone. Myślę, że to, jeśli mogę skorzystać z prawa głosu moderatora, że to nie jest pytanie konkretne od wnioskodawcy. Nie wiem, czy tutaj Benek odpowie, czy pan dyrektor Podlewski, któryś z panów Enku. Czyli, że odpowiedzi mniej więcej, jakie koszty mogą być? Koszt inwestycyjny to jest 305 252 zł. To jest jako cena tak zakupu tego mobilnego lodowiska. Lodowisko to będzie funkcjonowało pod... przejmie to OSI. Właśnie dyrektor ma jakieś takie, może powiedzieć mniej więcej, jakie mogą być koszta? Jest przygotowany na odpowiedź, czy nie? Około 5 tysięcy miesięcznie. Wiadomo, wchodzi to energia elektryczna, gdzie muszą być zgrzewarki, które muszą to chłodzić, ten glikol. Znaczy, jeżeli chodzi czy odpłatność, podejrzewam, że no to już jest kwestia miasta czy dyrekcji OSIR-u. Jeżeli ktoś będzie chciał sobie zorganizować imprezę, przykładowo typu zrobić zawody hokejowe, no to wiadomo, można zrobić to odpłatnie. Można to zrobić w ramach reklamy miasta, turniej miast w hokeju. Jeśli też mogę przerwać, to też jest bardziej pytanie do nas, pan dyrektor udzieli odpowiedzi, bo z tego co wiem, to dzieci i młodzież tak nieodpłatnie mogłyby korzystać, ale pan dyrektor powie szerzej, bardziej szczegółowo. Pomysłodawca daje projekt, który pozwolimy na części inwestycyjnej. Ale mogę Państwu poinformować, o czym najlepiej wiecie, że dwa razy mieliśmy wynajęte lodowisko sztuczne z tych położonych z tych wpływ i żadne dziecko nie płaciło. Były odpłatności od osób dorosłych na koszty utrzymania. Natomiast jeżeli chodzi o dzieci, podróż szkoły, WF, to wszystko jest za darmo i będzie za darmo. Chyba, że Pan mówisz, zmienić zdanie, że dzieci mają gdzieś płacić, co nie wiem. Nie no, myślę, że raczej jeżeli chodzi o te stawki, że dzieci mają ferie, to raczej burmistrz nie będzie ich narażał na koszty, tylko żeby się pobawił. Jest tak, o, last rok. Ja może wyjaśnię, bo tutaj pan dyrektor mnie wywołał. Proszę Państwa, ja mogę tylko Państwa przeprosić, bo obiecałem, że we wrześniu będzie opracowany harmonogram i zasady korzystania z obiektów sportowych w mieście. Do dnia dzisiejszego tego nie ma. Ja będę robił wszystko, żeby najpóźniej w październiku to się ukazało, czyli do czego zmierzam. Idea jest taka, że wszystkie obiekty sportowe, które są w mieście, będziemy udostępniali młodzieży z terenu miasta oczywiście i dzieciom w formie nieodpłatnej, z animatorami, którymi zabezpiecza tutaj OSIR. Natomiast czy
zabezpieczymy również formę nieodpłatną osobom starszym, to będzie zależało od siły finansowej OSIR-u. OSIR generalnie ze swojego budżetu będzie miał utrzymywać tą bazę sportową i realizować zajęcia sportowe w halach sportowych, czyli przy szkołach podstawowych i gimnazjum oraz na Orlikach i na OSIR-ze. To będzie wszystko zależało od budżetu. Jeżeli budżet OSIR-u będzie silny, będziemy starali się to robić nieodpłatnie. Natomiast jeżeli pieniążków by nam brakowało, no to wtedy jakaś symboliczna opłatność od osób dorosłych byśmy wprowadzili. Ale generalnie jest zasada taka, żebyśmy my jako mieszkańcy z tych obiektów mogli w sposób nieograniczony korzystać. Ja w nawiązaniu do wypowiedzi pana burmistrza właśnie w ten sposób myślałem, choć nie wiedziałem, że właśnie takie założenia. Dobrze, o, las. Tak, pani Edyta, jako pierwsza. Tak, pomysł bardzo, bardzo ciekawy. Ja mam pytanie, w jakich warunkach będzie przechowywane to lotnisko, które zostanie zdjęte, prawda? Tak, żeby ono spełniało swoje zadanie na następne lot, gdzie ono w ogóle będzie przechowywane? I drugie pytanie, na jaki okres takie lodowisko ma gwarancję? Bo ile może być zaciągnięte? 10, 20, 30? No kiedyś ta gwarancja się kończy. Znaczy, odnośnie okresu gwarancji, to powiem pani dokładnie, że nie wiem. Na pewno, tak jak wszystkie produkty w tym kraju, 2 lata minimum ma. Ale na temat gwarancji, długości gwarancji, nie rozmawiałem z wykonawcą. To jest wszystko do ustalenia. Ja zgłosiłem na razie projekt. To są już szczegółowe dane, które... Zgadzam się z panem. Na razie tylko o gwarancjach. Tak samo, jeżeli był przedstawiony stadion, pytała się pani o gwarancję? Ja jestem w czerwcu. No właśnie. Ja pani teraz nie jestem w stanie. Nie zna pan odpowiedzi w tej chwili na to pytanie. Na to pytanie oczywiście skonsultuję się z wykonawcą i nie ma problemu. Przedstawię pani telefonicznie, czy jak pani chce, jakie są te gwarancje. To czy prywatnie pani nie musi przedstawiać, żeby wszyscy wiedzieli, o pisanie pan przedstawić, nie wiem, tak prywatnie. Co mi prywatnie? Mój jeden głos nie zaważy na karalę. To przedstawię w Urzędzie Miasta. Tu prosił o głos członek Komisji do Spraw Budżetu. Bardzo proszę, pan Bogusław. Proszę państwa, budżet obywatelski praktycznie zajmuje się tą stroną inwestycyjną. Realizacja poszczególnych inwestycji nie będzie należała do pana. Urząd ogłosi przetarg, wybierze firmę i różne firmy dają różne gwarancje. Trudno oczekiwać od projektodawcy, żeby określił rzeczy, które wychodzą później dopiero w przetargach, bo to nie jest sprawą praktycznie projektodawcy, żeby on określił od razu, jaki w ogóle rodzaj tego lodowiska będzie zaakceptowany przez... Ja chciałam tylko powiedzieć, że to lodowisko jest zamówione przez gminę i będzie przy zespole szkół technicznych w tym roku już funkcjonowało, więc projekt jest fajny, tylko czy jest sens mieć pustce dla lodowiska. I tam określony koszt... W Polsce nie ma lodowiska. Proszę? W Polsce nie ma takie jeszcze. Teren przy szkole, zespół szkół technicznych należy do Ustki i to będzie w Ustce. Tak? No fajnie by było, że była na OSIR-ze. I tam koszt eksploatacji określono na około 10 tysięcy miesięcznie. Tak? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Linek. Ja podam mikrofon. W związku z tym, że każda możliwość realizacji
zajęć sportowych jest dobra. Nawiązując do mojego przedmiotu w sprawie, co można finansować z tych środków właśnie, o których mówimy, a co nie, jest taka rzecz. Jeżeli wybiórczo wybierzemy dla OSIR-u takie lodowisko, to ten OSIR tak będziemy budować jeszcze przez następnych nie wiem ile lat i z niego nic porządnego nie powstanie. Mowa o tym lodowisku mogłaby być wtedy, kiedy dyrektor przedstawi kompleksowy plan kompleksowego zagospodarowania OSIR-u i porządkowania, bo on stanowi na dzień dzisiejszy wstyd dla Ustki, patrząc na to, co mają inne miasta i jak gospodarują takimi właśnie terenami. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze może kolejny Bożeja mikrofon. Nie do wszystkich była mowa o reparacji. Reparacja ma miejsce, kiedy są jakieś upadły, ma mężczyznę, coś takiego, ale trzeba wziąć pod uwagę to, że płyta lodowiska będzie się bieżąco zużywać. I to na pewno reparacja nie obejmuje. Zastanawia mnie, na ile to lodowisko starczy, ponieważ to jest duża inwestycja, przez ile można eksploatować taką jedną płytę z konieczności wymieniania, co na pewno poniesie koszty. A dwa, jak pani wcześniej zapytała, która pytała o operację i została odpowiedzi właśnie na zasypywanie tego lodowiska. Ono jeszcze ma temperaturę roboczą do 12 stopni. Wiadomo, że w dużo większej temperaturze no, nie można tego przechowywać. Wiadomo, eksploatować może do 12, ale na pewno przechowywanie to w jakimś magazynie, w większych temperaturach wpłynie też na żywotność tego lodowiska i ta inwestycja no, z tą będzie generowała różne koszty. Nie wiem, czy ktoś... Małe niezrozumienie tematu zdarza się najlepszym. Dobrze, czy słuchaj? Ja chciałabym nawiązać do słów pani Danusi odnośnie drugiego lodowiska na ulicy ogólnie Rzęczy, mówiąc Darłowskiej. Ja mieszkałam przez całe swoje aż do matury czasu na tamtej stronie, na stronie zachodniej, gdzie na OSIR-ze tu były wylewane na betonie bądź przy szkole tysiąclatce lodowiska. Proszę mi wierzyć, czy będzie jedno, czy będzie dwa, chodzi nam o to, chyba, żeby młodzież, dzieci rozwijały się fizycznie. I problem jest w tym, że jeżeli będzie tylko lodowisko po zachodniej stronie, to tym dzieciom nie będzie się chciało iść na tamtą stronę. Zima to jest okres krótkiego czasu, kiedy jest jasno, gdzie takie lodowisko, do nich musi być szybki dostęp. Dzieci mają szybko dojść do domu, szybko wrócić, więc nie uważam, że jest to zagrożenie. To wręcz akurat wydaje mi się jest dobrym rozwiązaniem, żeby dwa lodowiska. Gmina utrzyma tamto, my utrzymamy to, no więc ja nie widzę konfliktu interesu, a wręcz przeciwnie. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że ma być to ewentualnie lodowisko mobilne, czyli coś, co się zdejmuje, coś, co można przestawić, coś, co można zlokalizować w innym miejscu, jeśli faktycznie plany OSIR-u będą dokończone i będzie zakończone planowanie urbanistyczno-przestrzenne dla całego OSIR-u. Natomiast jeśli my to będziemy odwlekać w czasie, to będziemy się tłumaczyć, a czy to będzie nam służyło 5, 10 czy 20 lat, czy to się da przenieść, czy to się nie da przenieść, to będziemy mieć następne pokolenia kolejnych dzieci. Dziękuję bardzo. Proszę pani dyrektor, proszę. Dziękuję. Ja w tym chciałbym powiedzieć, co pani powiedziała, szczególnie w tym zakresie, co zrozumiemy, jak dzieci, taki przykład, jak dzieci korzystają z oblika, z zachodu. Bardzo słuszne i mądre słowa. Dlatego podjęliśmy tę decyzję. Rada podjęła decyzję, budowany jest kompleks, będzie budowany kongres sportowy, jeżeli chodzi o boisko wielofunkcyjne na zachodzie, żeby dzieci miały bliżej. To jest po pierwsze, po drugie, jeżeli chodzi o lotnisko, które buduje gmina, które czoło, chętnie z niego skorzystamy, ale jaka jest gwarancja tej polityki, którą prowadził Burmistrz od początku tej kadencji, że dzieci, młodzież, mieszkańcy, jeżeli to będzie właśnie w Wielkiej Polsce, mają pozycję z obiektów sportowych za darmo.
czy gmina tą ekspedycję nie wie. To jest po pierwsze. Po drugie, jedne zimy to robiliśmy dwóch na Karolowskiej, następny nie wiem, czy Wieście, czy potem Zalewski, czy Wrocław. Czy nasze to się tam pojawi, czy będzie nas stać i zawieźć w autokarę. Ja jestem że cały sercem za budowę takiego ludzka, który był w Karolowskiej, ale już. Tym bardziej, że ten obiekt sportowy nigdy zamarł. Przepraszam bardzo. I druga sprawa do pana wypowiedzi, jeśli chodzi o zagospodarowanie ośmiu, zwracam pana po 22 roku. Jest opracowana koncepcja zagospodarowania środka sportu rekreacji nowa, dowodza pana związku z nią jest wprowadzony między innymi tam też środowisko, które już wcześniej było zaplanowane, jak również powiedzieli bardzo za to. Dziękuję bardzo. Czy są? Dobrze. Ja tylko gwoli wyjaśnienia, bo jestem po rozmowach z panią wójt, bo rozmawiałem na temat tego lodowiska i to jest tak, jak pan dyrektor mówi, to lodowisko w tej chwili ze względu na brak innych lokalizacji będzie zlokalizowane. Mówię o tej, którą gmina realizuje. Na terenach przy zespole szkół technicznych, na tych terenach otwardzonych, asfaltowanych. Natomiast pani wójt twierdziła, że już w następnych latach to lodowisko będzie wędrowało po innych miejscowościach gminy Ustka i będzie przenoszone. To jest po pierwsze. Powtórę pani Stanisławie, ja myślę, że najpóźniej, no, chyba w listopadzie, bo w październiku nie zdążymy, ten plan zagospodarowania terenów Osiru i ulicy Sportowej zostanie przedstawiony mieszkańcom, przedstawiony również radnym. Jeżeli rada ten plan zaakceptuje, to podamy jako plan, który będziemy realizować już w przyszłości zagospodarowania tych terenów. On jest, z tego co ja się orientuję, przygotowany, jest skonsultowany z Radą Sportu i w tej chwili na ostatniej prostej, jak pan dyrektor powiedział, do upublicznienia już mieszkańcom. Taka koncepcja jest przygotowana. Jesteśmy w tej chwili równolegle, robimy zmiany planu miejscowego terenu Osiru, gdyż tam cały czas pokutuje jeszcze budowa akwaparku. W związku z tym trzeba będzie to zmienić i przygotowujemy cały ten teren pod obiekty sportowe, a koncepcję zagospodarowania